Jak już jesteśmy przy mrocznych klimatach, to przejdę teraz do wydawnictwa Mucha Comics i do pozycji, do nowej serii Outcast, Opętanie. Pierwszy tom ma pod tytuł Otacza go ciemność. Ogółem ci z was, którzy oglądają seriale, to nagle słyszą zaraz, znam ten tytuł. Tak, Outcast też doczekał się adaptacji. Jest serial, 2016 rok. I ogółem o czym jest? No cóż, tytuł już jasno sugeruje, ale jeszcze warto zaznaczyć, że słuchajcie, za scenariusz odpowiedzialny jest Kirkman. Robert Kirkman, którego kojarzymy z Żywych Trupów. Tak, to jest autor z serii komiksowej Żywe Trupy, wydawanej przez Taurus Media, który no, zyskał gigantyczną popularność na świecie w ogóle. Doczekał się serialu. Serial już ma parę sezonów. Oczywiście jeszcze książki. No przecież książki są uzupełniające do świata, do uniwersum komiksowego. Nawiasem mówiąc, te książki przeczytałem i omówiłem z wydawnictwa Synchronon i tutaj zachęcam do zerknięcia na kanał na YouTube, gdzie są po prostu wypowiedzi na temat tych książek, czy warto je czytać, czy nie. W każdym razie wróćmy do Kirkmana. Kirkman jest autorem Żywych Trupów. Wypełnił taką lukę, ponieważ zawsze wszystkie te filmy o zombie kończyły się i magią Żywych Trupów było to, że to jest serial, że on trwa dalej, że ci bohaterowie, kiedy już wyjdą z opresji albo są zablokowani przez hordę, to muszą jakoś przeżyć i uciec. I na tym polegała właśnie ta fenomenalność. Aczkolwiek Kirkman już odszedł w Żywych Trupach, że tak powiem, od takiej horrorowatości, od straszenia tymi zombiakami, bardziej straszy żywymi ludźmi, ponieważ nowe społeczeństwa, tych ocalałych się pojawiają, także ta horror wynika bardziej taka psychologiczna, może jaką przemoc może wyrządzić człowiek człowiekowi. W każdym razie autor czerpie już z gotowych wzorców. No, Żywe Trupy są znane już w kinematografii od lat 20. poprzedniego wieku, a w książkach pojawiły się troszeczkę jeszcze wcześniej. W każdym razie no on jakby bierze pewne gotowe schematy i przerabia na własną modłę. Tutaj podejmuje się dosyć takiego tematu kontrowersyjnego, jakim jest opętanie. Myślę, że wszyscy, którzy widzieli film Paranormal Activity, to doskonale wiedzą, że współczesna kinematografia oferuje już horrory o tej tematyce i one są naprawdę straszne, są naprawdę przerażające. Tutaj, jeśli słuchają mnie młodzi ludzie, którzy to powiem wam szczerze, że no nie oglądajcie lepiej Paranormala, bo on jest naprawdę wstrząsający. Zostają pewne rzeczy w głowie. Warto jednak dojrzeć do pewnego wieku. W każdym razie no, opętanie to nie jest nic przyjemnego. Rzecz zaczerpnięta z religii chrześcijańskiej, którą traktować powinno się poważnie tak naprawdę. To jest wielki problem, opętanie, kiedy człowiek jest opętany przez jakieś nieczyste siły, przez jakiegoś demona, kiedy zabierana jest wolność tego człowieka. No i tutaj Kirkman wziął ten temat. No i w jaki sposób go ugryzł? No to jest seria, więc nie mam zamiaru jakby przy tym pierwszym tomie wyprztykać ze wszystkich ciekawostek, informacji na ten temat, ale przybliżę wam, co udało mu się osiągnąć w tych pierwszych sześciu zeszytach wydanych przez Mucha Comics. Ogółem mamy dwóch bohaterów, Kyle Barnesa, akurat serialu jest grany przez Patryka Fugita, oraz mamy wielebnego Andersona. I Kyle Barnes jest jakimś takim dziwnym kolesiem, który mieszka w norze, w sensie swojej. Jego dom wygląda jak taka nora, on zachowuje się niczym jakiś narkoman, przychodzi jego siostra, coś mu tam pomaga, ogarnia zakupy, on jest w ogóle jakiś taki obłąkany, nie wiemy co się dzieje, nabieramy podejrzeń. Mamy jakieś tam flashbacki, przebłyski, że on skrywa jakąś taką mroczną tajemnicę, coś się zdarzyło w jego życiu, ponieważ, no, urwę tutaj, żeby jakby za dużo wam nie zdradzić. Oczywiście wspomniałem, że pojawia się wielebny i tematem jest opętanie. I no tutaj, jak ma związek Kyle Barnes z tymi opętaniami, z wielebnym Andersonem, dlaczego jakby ta ich znajomość się rozpoczyna w tym momencie, akurat, no to zapraszam was do lektury. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że Kirkmanowi udało się wprowadzić no, niesamowity niepokój. Kiedy czytamy ten komiks, to mamy takie, wiecie, że mamy takie poczucie niepewności.
to jest niesamowite uczucie. Udało się Kirkmanowi osiągnąć to w czytelniku, naprawdę. Kurczę, zastanawiam się, albo nie powiem wam, o co chodzi, powiem tylko, że jest ta niepewność i przy drugim tomie już to wyjaśnię, żebyście wiecie. Pierwsza rzecz to jest takie zawsze uderzenie, że efekt wow, nie wiemy, co to jest, dostajemy nową serię, nowy świat, wiele rzeczy nas zaskakuje. Moją rolą jest tutaj was poinformować, że jest zaskakujący, jest pewna niepewność, ale spoilerów nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o szatę graficzną, pan Azaceta, prawdopodobnie się czytam, ale to jest obco, znaczy to nie, to jest jak obce nazwisko, Paul Azaceta. No tutaj oferuje kreskę, która w zasadzie można ją porównać nawet do kreski w Żywych trupach, w sensie realizm, dużo czerni, dużo mroku, grafika, która jak najbardziej pasuje do klimatów horroru i grafika, która będzie odpowiadać na pewno dużej ilości osób, ponieważ jest taka uniwersalna w tej swojej, właśnie w tym swoim realizmie. Oczywiście są ludzie, którzy szukają czegoś nietypowego w komiksie, ale no nie ukrywamy, mainstreamem jest to, które podoba się większości, czyli w zasadzie taki estetyczny kartun albo kreska realistyczna, popularna w komiksach superbohaterskich. Tutaj dostajemy właśnie ten drug. Także jeśli nie boicie się, macie ochotę na jakiś horror, nową serię, no to w tym momencie pierwszy tom otacza go ciemność serii Outcast, Opętanie. Możecie wziąć do ręki. Przypominam, wydawca Mucha Comics.